kolejny dzień wielkiego motoryzacyjnego projektu w serii daily vlogów motoryzacyjnych, czyli codziennie film, każdy film jest z innego miasta i z innym samochodem. Ja swoim Mercedesem klasy E podróżuję po Polsce i patrzę, co tam ludzie w garażach mają, co tam wypożyczają różne firmy, no i jakie prywatne kolekcje mają ludzie. Dzisiaj przyjechałem do Krapkowic, do słynnego Kimbexu Dream Cars, no i zobaczcie, co na mnie czeka. Kluczyki już mam, a przed wami Lexus LFA V10 4,8 litra. Witaj w kolejnym odcinku programu Hi_5. Ho, ho, ho. Merry Christmas. W tym filmie spełni się największy z motoryzacyjnych snów dla większości z was. Właśnie stoję przy Lexusie LFA. 560 koni, 4,8 litra silnik. Dostałem kluczyki do jednego z tych samochodów, do jednego z trzech w Polsce. Wydech w tym samochodzie jest uznawany jako najlepiej brzmiący wydech na świecie spośród wszystkich aut. Dlatego, korzystając z okazji, że samochód był garażowany i przez dłuższy czas nie był odpalany, zobaczmy, posłuchajmy tego cold startu. Dobry odcinek. Mamy wysunięty karbonowy spoiler. O ja pierdzielę. Nie. Nie wierzę w to. Ledwo, ledwo przeszedł. Patrzcie, tak niski samochód. On ma jeszcze dołożony karbonowy splitter. To jest pierwszy raz w historii, kiedy muszę odpuścić takie auto, czyli F12 dla korzyści takiego samochodu LFA w Krapkowicach od Kimbexu. Formuła 1. Wyłączamy po prostu trakcję i tyle, nie? No i tak to mniej więcej zaczyna wyjść. Co ja przeżywam właśnie. No. I tak właśnie. Nigdy w życiu nie latałem bokiem LFA. No tak działa. Tak to działa? Okej. Okay. Nie można tak robić normalnie. Ach, dobra, spokojnie. No nie dobra, no bo mnie szebo pierdala. No wiem. Przyjeżdża menedżer, mówi, żeby tego nie robić. Dobrze. Mówi, zgłosić na policję normalnie, tak i koniec. No, nie dobra, tego robić. No wiem, zapomniałem się. Sorry. Jesteśmy na parkingu Kimbex Dream Car w Krapkowicach. No i tu jest naprawdę dużo zarąbistych aut. Tu jest Lamborghini Urus, tu jest CL65, tam jest GT3 RS. Ja, aż wstyd mi po prostu, że ja odpuszczam te wszystkie samochody, które tam dalej stoją. No ale chyba dzisiaj wybaczycie. Lexus LFA. Niesamowita historia motoryzacyjna. 500 sztuk tylko wyprodukowanych. To jest numer 3 wyprodukowany z czerwonym wnętrzem, z podpisami oryginalnymi kierowców, którzy testowali ten samochód przed wydaniem jego pierwszemu właścicielowi. Bardzo wygodne, miękkie fotele kubełkowe. Całość, cały monokok to jest karbon. Zobaczcie, wszędzie jest wykończony karbonami. Tutaj z alkantarą. Bardzo mało przycisków od tej strony, zaczynając może wyłączenie trakcji. Tutaj patrzcie, mamy bieg wsteczny. Tu nigdzie nie macie wstecznego. On jest tu schowany, z tej strony. Światła i z drugiej strony analogicznie zmiany trybów jazdy. Mamy teraz sportowy tryb. Teraz mamy zwykły. I mamy tryb wet. A tam jakieś tam systemki pracują. Kierownica cała oczywiście również wykonana z karbonu, z czerwonymi dodatkami pasującymi do wnętrza. Spryskiwacze, natężenie światła, bardzo mały taki no young timerowy wyświetlacz, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ten samochód był tworzony, konstruowany przez 10 lat, aż do 2010 roku i okres produkcji to jest właśnie 2010-2012, ale żeby wyprodukować te 500 sztuk Lexus LFA trzeba było przez 10 lat tyle koncept carów, tyle testowych aut, testowych jazd przeprowadzić, żeby wyszło takie coś. Ten samochód to jest połączenie dwóch potężnych firm, ponieważ Toyota z Lexusem weszły we współpracę z firmą Yamaha, która razem z nimi konstruowała silnik i szczególnie wydech i brzmienie wydechu, dźwięk wydechu, praca wydechu to jest właśnie majstersztyk stworzony przez Yamahę. Dlatego ten silnik tak brzmi. Na wolnych obrotach. Niesamowite. Jak już mówimy o silniku, to sobie możemy otworzyć maskę. Silnik z przodu umieszczony, karbonowa maska, bardzo leciutka i silnik o pojemności 4,8 litra, generujący 560 koni, wolno ssący. Umieszczony jest on bardzo nisko, przez co środek ciężkości jest jeszcze niżej w tym samochodzie. Zobaczcie, ja cały czas trzymam maskę w LFA, dlatego że trzeba by wyjąć tą rozpórkę, która jest nomen omen karbonowa, ona waży 10 deko zapewne, ale trzeba ją wyjąć, a ja trzymam kamerę i mi się nie chce po prostu. Zanim jeszcze zamknę maskę, zobaczcie, że tu są wszędzie elementy karbonu. Wszystkie pokrywy i wszystkie osłony są karbonowe. Niesamowita sprawa, a zamyka się zwyczajnie. O tak. No i tutaj jak już jesteśmy przy masce, zobaczcie. Tutaj wygląda, jakby ona była w ogóle niespasowana. A to bynajmniej, bo tu są wloty powietrza, które dodatkowo chłodzą. Tu mamy jeszcze dodatki karbonowe, listwy karbonowe przy progach. Tutaj macie wloty powietrza, ale bynajmniej nie chłodzą one silnika, ponieważ wiadomo, że silnik jest z przodu. O, to są wloty do chłodzenia układu hamulcowego. Zobaczcie. Karbonowe lusterka, karbonowy dach. To jest jedyny na świecie egzemplarz LFA, który ma tyle karbonu. Jak mi właściciel powiedział, nawet lotka jest karbonowa, wysuwana. Wszystko, dosłownie, nawet patrzcie, macie napis LFA z karbonu. Dosłownie wszystko. Wyświetlacz obsługiwany jest przez taką myszkę, bo no bo zobaczcie, jak ja tą myszką ruszam, to ona mi się rusza na boki, jak w komputerze. Wyjdę jeszcze, żeby pokazać wam, jak obsługuje się ten fotel. Tutaj macie elektryczny fotel, który obsługiwany jest przez tą jedną wajchę. Do góry, teraz idzie do dołu. Regulacja przód, tył. No i zobaczcie, plecy fotela też są karbonowe. Tutaj z tyłu macie też spoiler, który jest wysuwany i wsuwany. Można sobie go regulować w każdą stronę, naciskając ten przycisk. Jak wygląda, jak jest cały, schowany? Też nie najgorzej. Ten samochód zawsze pięknie wygląda. I wsuńmy sobie go z powrotem. Teraz jest na maksa. Samochód wyceniony jest na 2,5 miliona złotych. Tak mniej więcej, pi razy oko, no bo ciężko powiedzieć, ile dokładnie w tym momencie jest warty. Przy tego typu samochodach to już jest coś na zasadzie, ile dasz, za tyle masz. Samochód z 6-biegową skrzynią. Zwróćcie uwagę, jak drobniutkie są te manetki do spryskiwaczy na przykład. Albo z drugiej strony kierunkowskazy. Przez tego ledwo co można klikać. Zobaczcie, przy moim palcu jak to wygląda. Są bardzo malutkie. Co ciekawe, ten silnik to jest silnik V10. Normalnie silnik z Formuły 1, rodem z Formuły 1, ale to jest bardzo specyficzna V10, ponieważ ten silnik jest lżejszy niż przeciętna V6, a rozmiarów mniej więcej V8. No, kunszt konstrukcji i majstersztyk konstrukcyjny z Japonii. Proporcje masy tego samochodu są idealnie wyskalowane 50 do 50. Na tyle poprawny jest to samochód, że nawet wlew płynu do spryskiwaczy umieścili z tyłu. Stąd ładnie wygląda. No bajecznie. Niesamowicie. Zobaczcie też, gdyby wam bateria w pilocie wysiadła, to macie otwieranie z kluczyka. Jaka jest historia tego, że że jesteś w posiadaniu tego auta? Po prostu trafiłeś okazję, czy nie, okazji spodobało ci się? Auta, ale spodobało mi się i poznałem przez internet takiego chłopaka. Zgodził się sprzedać, bo to nie było tak łatwo znaleźć. Po prostu się zgodził sprzedać. No i tak trafił do mnie, przeznałem $4000. 400? $300 000. 300 000 dolarów netto. A w historii portu w Gdyni, sprowadzałem go przez Gdynię. Aha. Zapłaciłem największy podatek, policz sobie od $300 000, ponad 550 000 złotych zapłaciłem podatków, czyli cło, akcyza i VAT. Czy to oznacza, że on fabrycznie, jak wychodził, był na sprzedaż, samochód kosztował 375 tysięcy. 354 tysiące dolarów. Kupiłeś go taniej niż jak był... Jak kupiłem taniej, tak. Udało się kupić taniej, ale teraz, jak wiemy, droższe samochody już nie ma możliwości w tej chwili zakupić. Zupełnie. Teraz niedługo auto będzie... miało przebiegu 4000 mil, jak kupowałem, nie? Czyli 7000 kilometrów niecałe, a teraz ma 27 000 kilometrów. No ale nic, gadamy i tak możemy sobie zwrócić go. Posłuchamy dźwięk. Ale widzisz, jak ciężko jest. Cały czas pracuje dupcia. 480 Nm momentu obrotowego przy 6000 obrotów. Prędkość maksymalna 325 na godzinę. Jak to brzmi? Ja pierdzielę. To co za dźwięk przy redukcji. Jak wyrywa. Ale mieli. Przy okazji dowiedziałem się też, że to jest ulubione auto, to jest według Jeremy'ego Clarksona najlepszy samochód na świecie. Tak. Taki, któremu jeździło mu się najlepiej na świecie. A że Clarkson jest podobny do mnie, jak mówią niektórzy? Tak? No to podobny samochód, mamy podobne gusta, tak. Idealnie trafiłeś, tak. Nie no, jest coś w tym samochodzie uzależniającego, uzależnia. To jechałem nim do Monako, moim marzeniem było przejechać w tunelu Formuły 1 na pełnym gwizdku. Ale niestety, jak to życie pisze, scenariusze różne, radar zamontowali w tunelu. No nie gadaj, że pokusiłeś się na to, żeby... Tak, nie, ale pokusiłeś się? Ale pokusiłem się niestety tego. Zrobiłeś zdjęcie? Były blachy ściągnięte. No i jednak zostało to w pamięci, że udało się przelecieć naprawdę szybko z tym dźwiękiem Formuły 1 z tego tunelu. Wydechu. No to było spełnienie moich marzeń i spełniłem sobie marzenie. Redukcja biegu. Słychać. Tryb sport. Widzisz, od razu rusza dupa, nie? Tak. Widzisz, jak pływamy? Moment, jak ślisko, na ślisko. Wyłączam tego, to jest bardzo ślisko. Strasznie ślisko jest. Nie możemy sobie... My jesteśmy na letnich oponach. Tak, jest bardzo... Nie ma co. Temperatura jest 2 stopnie. Powtórzymy w lato. 2 stopnie, powtórzymy w lato, tak. Zaproszę Cię na tor. Pojedziemy sobie na Silesia Link, albo na jakieś tutaj, no chyba Silesia jest najbliżej. Pojedziemy sobie na Silesię, tam Ci zrobić dwa kółeczka. LFA? LFA, zobaczysz, co to jest LFA na torze. O ja. Oczywiście, wbrew wszystkim żartom, tutaj leje się setkę V-Powera. No i ciekawi Was zawsze też spalanie w tych samochodach. Tutaj, jeżdżąc tak jak jeździmy, 25 litrów. Jeżeli to jest dla kogoś ciekawa informacja, no to już wiecie, ile pali Lexus LFA. Jedziemy sobie na autostradę. Zobaczymy, czy na autostradzie są lepsze warunki. Żebyśmy się trochę rozpędzili szybkości, której kochamy. Oczywiście niemieckie autostrady. Tak, już jesteśmy pod Berlinem. Tak. Pod Berlinem już teraz jest fajnie. Zobacz to. Cały czas budą się mnie. Się do 9,5. Musicie to zobaczyć. Ja cię pitole. Piątka, tak? Piąty dźwięk. Teraz szóstka. Ale możemy sobie zredukować. Reakcja na gaz. Załóż. Niesamowita. Nie ma tak, turbo nie ma szans. Turbo się musi napompować. Wolnostek to jest zupełnie inna bajka. Lekki bieg. Nie? nie? Szarpie zupełnie nas. Inna bajka. Poza tym jest ta płynność taka właśnie, dlatego na samochodzie takiej daje się wyczuć bardzo fajnie, prowadzić się tak genialnie, nie? Ale trzeba mieć zaufanie do sprzętu, tak? Bo tu jest zaufanie, bo to jest najwyższej jakości technologia, no nie ma nic lepszego. Nie wiem, czy na mojej trasie Royal Trip Hi_5 będzie jeszcze jeden taki mocny samochód. To jest prawdziwy Royal. Hi_5 czy Hypercar, tak? tak, prawie że. Krzysztof cały czas szuka trakcji, ale trakcji szukamy po prostu. Ale jak tu przeciągnąłeś pięknie na tej jedynce. Jest, no, lubię to. Jakie są koszty związane z używaniem, z posiadaniem tego auta na serwisowe? Bardzo niskie, najniższe na świecie chyba. Najniższe na świecie? Tak, nie wiem, nie spotkałem się, żeby były koszty porównywalne do, nie wiem, do Mercedesa, jakiegoś C-klasy serwisu. Ostatni serwis, przegląd robiłem, do niego przyjeżdża w białych rękawiczkach, w cudzysłowie białych rękawiczkach, ale takie też jest, białe rękawiczki zakłada. No nie mów, że z Japonii. Anik z Niemiec. Japończyk, tak, który rozkłada swój słynny koferek, tak, czy swoją walizeczkę, wyciąga z niego swoje przyrządy, swoje jakby sławeczki, które zakłada, które bada każdy szmer skrzyni biegów, silnika, całą procedurę przechodzi, 6 godzin to trwa wszystko, to jest usługa darmowa, tylko płacę za olej i za jakieś tam filtry, zapłaciłem 3000 zł. 3000 brutto z VAT-em. Zapłaciłem za całość, za cały przegląd, który był po 26 000 km. Filtry, oleje. Czyli po 10 latach, czyli taki przegląd. A tak wszystko w aucie nic się nie psuło nigdy, nic się nie psuło przez 10 lat, przez 27 000 km, absolutnie żadnej usterki, czy to elektronicznej, czy mechanicznej. Nie mam tu żadnych problemów z tym samochodem i mam nadzieję, że tak zostanie. Poza kamerami powiedzieliśmy, że tych samochodów, czyli Lexusów LFA w Polsce są tylko 3. 3. Jeden jest w Poznaniu, biały. Jeden jest w Krakowie i twój jest trzeci. I taka ciekawostka przypadkowa, że wszystkie mają rejestrację LFA. Tak? W nazwie, tak, LFA. Tutaj zatrzymujemy się. Tak, tutaj możemy sobie tam gdzieś, albo buzisz tam. To oznacza, że teraz przyspieszamy. Grzechem byłoby nie sprawdzić, jak brzmi z zewnątrz i nie pokazać wam tego przyspieszenia od zera. Ja cię sunę. Ach. Krzysiek, wróć! Zostawił mnie na polu. -2 na dworze, a ja bez kurtki. Ja jeszcze wam nagram, jak będzie dojeżdżał tutaj. Wtedy, jak już będzie na obrotach, będzie przy tych 50 na godzinę, jak tu zsunie, to będzie naprawdę mocne. Słyszę go. Odjeżdża. Ja pierdzielę! Formuła 1. Formuła 1 totalnie. Niesamowite, że w projekcie daily vlogów motoryzacyjnych w programie Hi_5, czyli codzienne filmy, każdy dzień inny samochód w innym mieście, mogliście zobaczyć Lexusa LFA. Słyszę, jak jedzie. O, mój Uber podjechał. Zaraz rejestracja się zgadza, tylko jakiś głośny. Dzień dobry, Uber? Uber, tak. Och. Jeździłeś Uberem, to... Miał być Opel Meriva. Ach, powiem ci, lepiej jest. Meriva zepsuła się. W warsztacie, tak, no naprawdę. Tak. Która zamiana. Co? Która zamiana robimy. Poważnie mówisz? Jedziesz do firmy, wracasz ty. Chcesz? Nie, no ale to poważnie? No właśnie. Ja nie wierzę. Dobra. Nie wierzę w to. Niespodzianki muszą być. Mikołaj już był, nie? Ale niespodzianki muszą być. Nie wierzę w to. Teraz 3 dni bezsenności. Zobaczcie, co tu się dzieje. dostałem kierownicę na 10 minut. Trochę się wysunę, ponieważ właściciel jest nieco wyższy ode mnie. Uuu, tego żem się nie spodziewał. Zawsze zaskoczenie, lepiej niech jest miłe zaskoczenie, nie? Masakra. Kamery są na samym rozładowaniu i mam nadzieję, że to nagram. A tu jeszcze jest przycisk, który po naciśnięciu na przykład prawej strzałki licznik nam się przestawia i tutaj mamy menu i strzałki góra-dół, możemy sobie jasność, lap timer włączyć, status pojazdu. Mamy totalnie resztki baterii. Właściciel mnie zaskoczył. Jedynka. Jedziesz sobie, wyczuwaj samochód. No bo tam będę na automat, czekaj, będę na automat, aż sobie, że tak powiem, będziesz miał wyczucie. Ale wolę zawsze na manetkach, ale... No to jak chcesz na manetkach jeździć, nie ma problemu, to jest dla mnie lepiej. Prowadzę auto za dwie banie, których jest tylko 500, a może i niecałe 500. Nie wiesz, czy się nie rozwali. Nie ma, jakieś... jedno jest w Polsce w remoncie, jedno stoi na warsztacie w Polsce. Słynne auto z Singapuru. A. Co w Singapurze miało wypadek, to chciało podryktować, tam przyspieszyć i dorzuciło. To w Polsce stoi u mojego znajomego w warsztacie, z takim no warsztacie, co źle powiedziane, manufakturze. Rozumiem. Który odbudowuje ten samochód. Całkowicie. Ludzie ustępują miejsca. Dziękujemy bardzo. Będziemy skręcać prawo teraz. Jasne. Jaka redukcja. No i w tym momencie rozładowała mi się kamera GoPro, więc zmieniłem baterię na nową. Niestety zepsuł się mikrofon zewnętrzny w kamerze. Być może nie był więcej gotowy nagrać tego przepięknego dźwięku, najlepszego wydechu na świecie. No ale i tak lipa. Przejechałem LFA jakieś 30 km i w trakcie przejazdu rozpędziłem samochód na wszystkich biegach, przy okazji komentując, co w tym momencie czuję i opisując samochód podczas jazdy. Wtedy zupełnie nie wiedziałem, że nie nagrywa się dźwięk i teraz siedzę w pokoju hotelowym i płaczę, montując ten materiał. Naprawdę, w każdym aucie mogło mi się to zdarzyć, ale nie w najlepszym z całego projektu Royal Trip Hi_5. Musicie wybaczyć i uwierzyć, że przejazd Lexusem był dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, że po wyjściu z samochodu przez 3 godziny latałem dookoła Kimbexu bez kurtki i przeżywałem całą trasę od nowa. Zresztą sami widzicie na ujęciach, to było dla mnie motoryzacyjne spełnienie. Ale nie ma tego złego, w lato nagram dla Was osobny materiał z jazdy Lexusem LFA na torze, więc najlepsze zostawiamy na koniec. Dobra, jaki numer winy? Z trójką. Trójka na końcu symbolizuje trzeci egzemplarz z 500. Na świecie, tak. Dokładnie. Mówiłeś mi, że masz jeszcze jakieś jedno wyróżnienie. Korzystając z uprzejmości właściciela pokażę Wam też dodatki, które dostajecie do samochodu. Do Lexusa LFA dostajecie dwie walizeczki. One są tak lekkie, bo są karbonowe, ale co ciekawe, w każdej z tych walizek macie tutaj wypisany numer WIN samochodu. W środku walizka jak walizka. A co ciekawe, jedna wchodzi w drugą. One są turbo lekkie, więc więcej bagażu możecie spakować do Ryanaira. I dostajesz takie zdjęcia od producenta? Czy tak. Są twoje? Nie, nie, to wszystko producent wysyła. Razem z budowaniem samochodu, jak to auto było budowane. Ale historia. No, wszystko jest jak zbudowane, jak sobie bedechy. Ja nie wierzę. Zawieszenia. Hamulce, zawieszenia. No i tutaj jak auto przyjechało, było tu akurat dostawa samochodu, nie? Czy pakowanie? Pakowanie auta. Klienta, zobacz sobie. No. Tu przyjechało auto do tego na tor testowy chyba, tak? To jest na tor testowy. Loaded ten pick-up. Wszystko ładnie zrobione. I to jest twój konkretnie. Jest, tak, numer pierwszy jest czerwony. Black Interior. Został w Japonii. Numer trzeci jest twój metalik, ze Stanów. Tak, Exterior Red Interior USA. I to był ten numer szósty i tak to jest wyżkowo pokazane. Cała ta otoczka, jak go przyjmowali, jak był, ajej, tutaj, może gdzieś będzie na końcu posicie. No i jest z niego też płyta, udokumentowane wszystko, jest z numerem WIN, wszystko jak samochód zjeżdżał z taśmy, całe wideo nagrane do tego jest i tak dalej, nie? Także to są... Taka historia. Niesamowita historia. Na tym parkingu stoi prawie setka fajnych modeli z najmocniejszymi silnikami. I taki Nissan GTR to jest tylko taki przedsmak. Zobaczcie, dużo S-Klas, S63, macie CLA 65. Mamy CLA 65 też. Tylko że białego, czyli tego co ja tydzień temu nagrywałem, tylko że inny. Tu macie 63, CL63, tak jest. Lamborghini Urus. Możemy odpalić starcik. Aston Martin Vanquish, Bentley Continental z pakietem Mansory. Kurczę, otwarty, otwarty. Ale luks. Dużo jest rodzynków, ale jest też hala, w której są chyba takie największe perełki. Black Series W204. Jakie to jest monstrum. AMG GTR, SL63, Corvetta ZR1. Poprzedniej generacji 680 koni. A tutaj mój Mercedes, patrzcie, E-klasa. Tylko że no z nieco innym silnikiem. 63. Znowu Aston. Znowu z SL63, no dużo macie tych aut. No i tutaj ulubione auto właściciela tego wszystkiego, czyli Porsche 911 GT3 RS. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich hypercarów, to subskrybujcie program, bo to jest dla Was, żebyście Wy widzieli następne materiały w mojej motoryzacyjnej serii daily vlogów. Jak widzicie, w Polsce kryją się naprawdę zajebiste fury. Bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie. No i do zobaczenia już jutro w kolejnym daily vlogu motoryzacyjnym. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!